widzowie. Tak jak obiecywałem, jestem na łowisku Mąkolno. Przyjechałem razem z tatą, tak jak obiecywałem. Zestawy mam już rzucone. Tak jak wcześniej było, to siedzę w tym samym miejscu. Po prawej stronie na stanowisku numer 8. Tata siedzi tutaj za moimi plecami, tam gdzie siedziała niedawno Gabrysia. Jesteśmy mniej więcej już 2 godziny, zestawy są już rzucone. Wszystko jest zespomowane. Dzisiaj do spomby poleciała kiszona kukurydza z siemem lian? Jakoś tak. No i co, czekamy na pierwszą rybę. Na razie nie ma jakoś zazwyczaj efektów, ale widać, że ta ryba chodzi, pobiera pokarm, dużo też się spławia ryb na powierzchni. Także liczę, że do wieczora uda się nam coś wyciągnąć i pokażę wam to na filmie. No i co, łowisko jest pełne, wszystkie stanowiska są zarezerwowane. Czekamy na pierwszą rybę. Także to tyle, widzimy się później w ujęciu. W sumie przez cały ten czas, jak pokazuję wam moje wyprawy karpiowe, czy to wyprawy jakieś, nie przedstawiłem w ogóle w sumie swojego sprzętu. Także warto, nie wiem czy warto przedstawić agentki, jakie posiadam. To jest Prologic Custom Black 12 FPS. Naprawdę powiem wam, że super wędka pracuje przy rybie. Kołowrotki, no to pewnie przez wielu was znane, Okuma 8K. Super są te kołowrotki, tylko niestety, no jak pewnie większość z was wie, no niestety w kontakcie z piaskiem bardzo szybko potrafią się rozwalić i niestety serwis tutaj jest potrzebny. To żyłka, nawinięta żyłka na kołowrotek, to jest żyłka ASSO 0,36 mm, pomarańczowa jak widać. Zestawy helikopterowe numer 4. Obciążenie tutaj na łowisku akurat zakładam 50 oliwki, także mi się zdaje, że tyle tutaj jest wystarczająco. No i co, no i rod pod firmy Cormoran, bardzo przyjemny, nic się nie gibie, stoi stabilnie, po prostu super, nie? Sygnalizatory, jakie posiadam, to są sygnalizatory Krystala 4 plus 1. Nie były wcale drogie, a naprawdę bardzo dużo wytrzymują, nie? No to tyle z mojego sprzętu. Widzimy się przy rybie. Jesteśmy po nocce z tatą. Nic ciekawego się nie działo niestety. Chyba zmiana pogody. Zestawy cały czas leżą. Ja tam mniej więcej łapię w tym zaułku tutaj. Drugą wędkę mam rzuconą tam pod drzewo. Że no, tak to by miało wyglądać. Tata miał rzuconą jedną wędkę tutaj na otwartą wodę. Mniej więcej gdzieś tutaj. Tak jak Gawrysia łapała wtedy. No i drugą wędkę miał tutaj w załuku. W takim zakolu, można powiedzieć. No w nocy w sumie chyba ty miałeś tylko branie, nie? Jeden taki niepełny odjazd. No takie 4 razy zagrał, 4-5 razy zagrał sygnalizator i wybiegliśmy w nocy z namiotu. W sumie trzecia w nocy to było. Wybiegliśmy z namiotu i nic więcej, także no. Zostajemy jeszcze za jakieś 1,5 godziny, może coś uderzy jeszcze, zobaczymy. Jak nie, no to niestety wracamy dzisiaj o kiju. Także lipa trochę. Dzisiaj nęciliśmy sobie, wam pokażę. Nęciliśmy sobie, oj, teraz czekajcie, was podstawię. Nęciliśmy sobie o taką kukurydzą kiszoną z siemem linianym.
No i co? Myśleliśmy, że to przyniesie nam efekt. Niestety nie przyniósł nam to efektu. Nie przyniosło nam to efektu. Zmiana pogody prawdopodobnie. Dlatego ryby niestety nie brały. No ale co? Nie zawsze musimy wracać z rybą, nie? Tym razem o kiju, następnym razem może będzie lepiej. No co zrobić? Tak już jest niestety. Dobra, to na tyle i będziemy się zwijali, to się odezwę. No i co, kończymy dobową zasiadkę na łowisku Mąkolno. Wracamy niestety z tatą o kiju. W nocy jedno branie u taty. Cztery piknięcia, wybiegliśmy z namiotu. No i ryba puściła prąd, bo nie złapała za kulki, także nic ciekawego. No co, pogoda nam nie sprzyjała na pewno. Rybom chyba też. Na całym łowisku było parę osób, także no i także niestety nikt nic nie złapał. No i co, na pewno przyjadę tu jeszcze raz. W tym roku na pewno. Bo woda ma swoje uroki. To, że dzisiaj o kiju wróciliśmy, nie znaczy, że następnym razem będzie gorzej. No co? Co tu więcej mówić? Tata, trzy słowa do kamery. No i dziękuję za wędkowanie synowi. Nowe łowisko. Odwiedziłem, zobaczyłem. Ekstremalne, bardzo wymagające. No ale cóż, tak jak syn powiedział, pogoda nam nie sprzyjała, także niestety spróbujemy jeszcze raz. No, tak jak tata powiedział, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.